Meczem byś się zainteresował, że tylko w majtkach grzebiesz. To nie będzie zwykły mecz? Nie będzie normalny mecz, bo kurwa, my też nie jesteśmy normalni. A to będzie mecz drugiej ligi kobiet, drugi poziom rozgrywkowy kobiet. To pierwsza liga się nazywa chyba. Ale to będzie hit, bo gra zespół ostatni w tabeli i przedostatni. Co ty? No tak. Gdzie? No zerknij. Przecież wszystkie mecze przegrała. Tak? Gospodynie to Praga, Warszawa, a przyjezdne? Stilon Gorzów. A przyjezdne to Stilon Gorzów. Mają zgodę z Chrobrym Głogów. Te dziewczyny? Tak. No i? Pa, a i ja. Ja pier... Karny! Bramka była? No. Widziałeś? To niespodzianka, bo najgorszy zespół prowadzi. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. 15 minuta meczu. Chorągiewki dojechały. Można w ogóle mecz zaczynać bez chorągiewek? Najwyraźniej można. O! No i laga! Orzesz! Orzesz, orzesz! Potrafiłbyś tak załadować między nogami tej bramkarki? Jasne, że tak. Ty grałeś kiedyś w piłkę w ogóle? Dawno, jak byłem, jak nie miałem brzucha i miałem włosy. Jak się kopałem po czole. I byłeś harcerzem? Tak, a byłem harcerzem, było fajnie. Czekaj, jak ten mój zastęp się nazywał? Trutnie. Trutnie, zastęp trutni. Wygląda tak jak taki truteń. Teraz już tak, a wcześniej byłem atrakcyjnym chłopczykiem, a teraz jestem niestety zdegenerowanym degeneruchem. Ja mam lęki. Brawo! A teraz to było fajne. Były te dyżury w kuchni, się obierało kartofelki. Potrafisz obierać kartofle? Tak na sześciany. Nie, eleganckie. Tak po bokach, równo. Zgrabniutkie jak jajca krowy. Byka. Mogę jako pomidory sprzedawać, jeśli nikt nie skapnie. Najnowsza odmiana, białe. A bananów ci nie nauczyli obierać w tym harcerstwie? Nie. Patrz, ciekawe czy ogórki tam mieliśmy, nie pamiętam. Potrafisz ogórka obrobić? A ty nie umiesz tak ogórka ogarnąć? Spalony. I koniec. Jaka muzyka, ja pierdolę. Modern Talking. Śpiewa jak obrzezany, ale no, kończył się Modern Talking, co teraz będzie? Też Modern Talking. Nie. Jak nie? Nie. To jest dla mnie Bad Boys Blue. Bad Boys Blue? You are woman. No. O, zaczęła się druga część. W życiu nie skłamałem. Orzesz! Ja też kiedyś byłem w harcerstwie. Kiedyś mieliśmy zbiórkę gdzieś w jakimś lesie i nas uczyli rozpalać ognisko. I nas było 40 osób. No każdy musiał się nauczyć tego ogniska rozpalać i każdy odpalał oddzielne. No i rozpaliliśmy te 40 ognisk i nam się połączyło w jedno takie. Ale tam się napierdzieliliśmy, żeby to ugasić. To taka przygoda z harcerstwem. Właśnie, apelujemy, przesyłajcie wasze przygody z harcerstwem. Jak ktoś ma jakieś fajne przygody z harcerstwa, to zapraszamy do wpisywania w komentarzach. Ile jest w ogóle? 3-0, nie? Tak. 3-0 prowadzi drużyna, która przegrała wszystkie mecze dotychczas. Orzesz! Ja pierdolę! A ja wiesz w ogóle odnośnie obozu. Ja kiedyś byłem na kursie na wychowawce kolonijnego. I tam były na tym kursie same jakieś nauczycielki, 3 zakonnice. Nie, nas uczyli, jak tam postępować. I wiesz, jaka podstawowa zasada była? Że nie odcinać młodzieży od alkoholu. Była podstawowa zasada. Nie odcinać? No. Znaczy co, że co, chce chlać, to nie chla? Tak. Bo jeżeli go odetniesz od alkoholu, no to będą inaczej kombinowali. I najczęściej wtedy, w tamtych czasach, kombinowali z awiomarinem i kompotem. Że jak się wymiesza awiomarin z kompotem, to... To mówili, że są niezłe jazdy. Muszę zobaczyć wieczorem. Trochę dziwnie się na mnie spojrzeli na tym kursie, bo podniosłem 2 paluszki, zapytałem ile trzeba tego zmieszać i pani powiedziała, że pan to chyba by musiał z 8 tych tabletek. Podcineczka, pyk! O kurde! Brawo! Nie grają dziewczyny, ja lubię. A nie jak facjaci, kurwa, ja pierdolę, kurwa w dupę jebany, kurwa ja pierdolę, kurwa. A tu proszę, kultura pełna. Oj, wiewiórka! Tam była. Ostatnio coś opowiadałeś o wiewiórkach. Dobra, to już było. A wiesz jak, bo oprócz tego, że tam to byli ci dzierży końce, nie? A. To jeszcze wiesz jak nazywali pijaków, takich wiesz, co siedzą w karczmie i chlają te kurwa cienkusze, te wszystkie te wiesz, te wynalazki? Do napijcy.
Jesteś pan do dna pijcą. O. No i sześć. Staje. Gorąco. Piwo byś pierdolnął? Nie, absolutnie. Skąd? Ale skąd takie skojarzenia? Dzwoniłem się do ambasadora, czy się wybiera na jakiś mecz. Ale ambasador ma niezłą misję w ten weekend, bo kolega wyprodukował 50 litrów cydru. I ambasador się zgłosił na ochotnika. Że jako koneser wychleje. Nie wychleje, tylko oceni jakość. No. Patrz, pyk. Orzesz. No. No i bardzo dobrze, było 8-0. 7. 8. Ile było? 7. A nie 8? 7. Nie, 8 to nie. Zawsze mówiłem, że to ekspert wybitny. Dobrze, że tego nikt w rodzinie nie ogląda. A nie, przepraszam, ogląda. To jedna osoba. Ja mu ufam Grzeszkowi, że on tego... Poprosiłem go, nie pokazuj tego Grzesiu. Grzesiu, pozdrawiam. A czym się chwalić? Bo mnie kiedyś rodzice widzieli. Było o czym rozmawiać przy Wigilii.